W MMA uważam, że ja tutaj jestem sporym faworytem. Co prawda doznałem pewnej kontuzji, więc miałem przerwę w treningach. Wznowiłem już treningi. Trenuję kilka razy w tygodniu, więc uważam, że tutaj Kamil bardzo się zaskoczy na walce, ponieważ ja jestem bardzo genetycznie przystosowany do tego sportu. Będzie fajna lekcja pokory z tym pajacem po prostu po walce. No, skompromituje się kurwa jutro jako sportowiec i tyle, no. Dopadcie Ferrari w oktagonie. Równie dobrze mogą być dobre materiały. Na ziemię i powiem chodź tu pizdo. Do lekcji pokory mogą też być dobre. No, słuchaj, wszyscy chcieliby zobaczyć taką lekcję pokory. Ty kurwo jebana bez honoru, nie mogę się doczekać jak wejdę z tą do oktagonu. Jesteś kurwą bez honoru, nie wiem jakim cudem możesz sobie patrzeć w lustro. Szmato bez zasad. Zobaczycie, upokorzę go, kurwa, nie? Ale ja nigdy nie będę uciekał. Uwierz będziesz, mi, bo ja nie zrobię ani kurwa kroku wstecz. A ja się tego w ogóle nie boję. Nie boję w ogóle. Zobaczysz, kurwa, że jak się zacznie walka, to on będzie tym na wstecznym. No ja ci gwarantuję, że to on zrobi pierwszy krok wstecz jutro. Pojutrze. Zobaczysz. Runda pierwsza. Przecież jak się walka zacznie, to myślę, że będę uciekał, a się zaśmieję. Chodź, kurwa, pizdo. I się młócimy. Zobaczysz, że kurwa nie zrobię kroku wstecz. Zobaczysz, że on będzie spierdalał, a ja nie zamierzam go ganiać. To historyczne starcie nam się zaczyna. Że wy myślicie, że ja się będę bał, jak kurwa diabeł święconej wody, tej jego stójki. Ferrariego. Ależ skupienie na twarzy Łaszczyka, Ferrari aż się potknął. Ja mówię, że zobaczysz, co się wydarzy. Jak wejdę do oktagonu i zacznie się walka, to nie będę tego unikał. Powiem, chodź kurwa, to co nie, i zobaczysz sam. No kiwa bardzo dużo, kiwa tutaj. Ferrari. Ludzie pytają, że ja go lekceważę, bo ja mówię, że z nim spokojnie wygram. Ja to oczywiście udowodnię. Nie tak jak mówił, natomiast kiedy spróbuję obalić? Ale szybki jest szczurek. Uważam, że po prostu Łaszczyk zderzy się z ogromną, zderzy się ze ścianą. Low kicka. Pięściarz. Mogę zdradzić swój gameplan, możesz mi wierzyć lub nie. Zacznie się walka i w niego wjadę. Zaczyna się walka i się w niego wpierdalam. To może potrwać rundę, dwie. Wątpię, żeby to potrwało trzy rundy. Kali Fame 17, runda trzecia. Ale oczywiście, że celuję przed czasem. Przysięgam ci, nastawienie, że jeśli walka będziesz toczyła w stójce, mam nastawienie, znokautuję cię. Jeśli walka zejdzie do parteru, zmiażdżę ci kurwa twarz. Ale skleja się, jest mocniejszy! I wiesz, że to cię czeka, przez to ciężki wpierdol. Amadeusz Ferrari pokona Kamila Łaszczyka. Kamil Łaszczyk! Zyskał zakończenia tego pojedynku! Ferrari nie broni się! Dla mnie to nie jest jakiś szczyt, dla mnie to nie jest nawet górka, co nie? Dla mnie to jest jeden tylko ze schodków. Ja na nic nie będę zwalał i nie będzie żadnej porażki. Wchodzę. I nieważne, czy w pierwszej, czy w drugiej, czy w trzeciej rundzie, czy na punkty, i z nim wygrywam. Kamil Szczurek! Wejdę tam tylko i wyłącznie po wygraną i nie zakładam w ogóle innego scenariusza, nie mam takich myśli, nie umiem sobie tego wyobrazić. I wykorzystał to w tym Grounded Panda Finish! Zabrakło naprawdę niewiele! Kamil leżał, Kamil był pity, Kamil płakał, chuj mi obchodzi opinia hejterów, kurwa, i wszystkich innych. Ja na nic nie będę zwalał i nie będzie żadnej porażki. Jak sędzia powiedział broń się, to się odwróciłem. Odwróciłem się po to, żeby wstać do żółwia. I tak bym nie wstał, bo dorwałem sobie mięsień, który miałem już nie naderwany, tylko miałem zerwany w 33%. Miałem 1/3 mięśnia zerwany już w Tajlandii przy wypadku na skuterze.